W dzisiejszym odcinku będziemy eksplorowali stosunkowo niedawno opuszczoną fabrykę kanapek. Witam wszystkich na kolejnej eksploracji. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną fabrykę kanapek. Również innych produktów spożywczych. Zapraszam do oglądania. W tym mieszkają bezdomni, po prawej. Tak. A to jest ten biurowy. Jak? Oni tu wchodzili chyba, nie? Wchodzili przez okno, to jest ten biurowy. Okej. Okay? Musisz odpalić kamerę. Kamerę jest odpalona. Witamy w księgowości. No tu sobie bezdomni pomieszkują, ewidentnie. Dobra, położymy sobie biurowiec opuszczonej fabryki kanapek pozwiedzać najpierw. Ewidentna noclegownia bezdomnych w pomieszczeniu, które jest księgowością. Dział produkcji. W dziale produkcji zbyt wiele się nie dzieje. Została się filiżanka. Centralka alarmowa. Idziemy zobaczyć, co jest do góry. Widać, że złomiarze się tutaj zajęli już tematem, bo grzałki wymontowane. O ile na dole była część biurowa, to tutaj pewnie była część socjalna. Podejrzewam, że tutaj stał ekspres do kawy. Wejście na strych. Alarm zdemontowany, grzejniki wykręcone. Nie, by chciałbyś tego na parapecie gdzieś, bo ja właśnie szedłem. Żełna mineralna, tylko i stojak. I stelaż jakiś. Dobrze, ładimy. To jest już otwarte. Wbijamy tędy. Rampa? Rampa jest na pewno otwarta, ci się wydaje? No jest kurwa otwarte, widzę, że... Znaczy tu jest wjazd otwarty. No tak czy owak, zobaczmy, co jest w tamtym budynku. Ale tu masz palety podłożone, to wchodzisz jak po schodach. Praktycznie. Uwaga, bo śnieg i ślisko. I tutaj z tej strony tak samo. Ślisko strasznie. Szatnia męska. O. A niestety znowu to, czego być nie powinno w takich miejscach. Teczki osobowe wszystkich pracowników. Ze wszystkim. Kompletnie ze wszystkim.
Tu się jeszcze piece ostały. Tak. Zobacz to. To są też pracownicze. No dokładnie. Tutaj też wszystkie dokumenty pracownicze. Ustalenie okoliczności przyczyny wypadku przy pracy. Płacę 2008, płatę 2010. Czyli... A to firma istnieje, tak? Firma jako taka istnieje. Tam masz, a tam są 2004. Ale zwolnienia, płace, zlecenia. Tam była część biurowa i część socjalna dla pracowników biurowych, a tu chyba było główne wejście do pracy, bo tam na dole były listy obecności, fartuchy jakieś do pobrania i tak dalej. Tu pewnie była część socjalna, pracownicza, taka typowa. Generalnie ciężko tutaj coś nagrać, bo trzeba było wszystko wymazywać, bo tutaj jest na co drugim dokumencie nazwa firmy. Po co w damskiej szatni pisuary, to nie wiem. Może jakieś tajki pracowały. Dobry. Kończę wreszcie. Ten łącznik jest dział produkcji kanapek. Chyba w tamtą stronę jest bardziej rozbudowane, to zobaczmy sobie najpierw co jest tu, potem pójdziemy tam. Aczkolwiek tutaj myślę, że trzeba patrzeć, czy nie ma człowiek jeszcze gdzieś jakichś aktywnych. Szefa sterownicza centrali wentylacyjnej. Nie, to jest też przejście na halę. Stare zdjęcia, jak to wyglądało kiedyś. Łada. Łada, no to jest. Stróżówka jest taka. No, a hali jeszcze nie ma. No i to jest to budynek tam z tyłu. No, a hali nie ma jeszcze jako taki. Laboratorium, tak? Tak, tak. Próbki pewnie badali. No, a tu sobie na tej talerzykach to sobie testowali, tak? Skarabki też dobra i wyszło. Czy smakują im kurwa bardziej, bo wiesz? Nie ma klasy. U technik, ale drzwiczki ażurowe jak z klasena, nowka sztuka. 39 na... Ty wiesz, że prawie by pasowały? Ładowarki, słuchawki. Drukarka. Licznik do gazu. Monitor. Część sprzętu jeszcze jest zapakowana i kompletnie nieużywana. Się nie dziwię, że ktoś to sobie tutaj uszykował do wyniesienia. Strefa pakowania ekspedycji produktu gotowego. Plafony, kolejne starty dokumentów. No, na razie najmłodsza data, jaką widziałem na dokumentach, to był 2010 rok. Tak jakby od 10 lat nie funkcjonowało. I gdzieś w komentarzach pod innym filmem też coś czytałem właśnie o 10 latach. Ale że 10 lat działało. Że od 10 lat nie działa. Łatwiej poszło wynieść. Koperty oryginalne, karton jeszcze nieużywany. Telewizor. Telefony stare.
Ciekawe, drugie miejsce, w którym jesteśmy, w którym jest tak dużo danych osobowych, nie? W sumie trzecie może. Kolejne segregatory do akt osobowych, ale te na szczęście puste. Tutaj to jest dopiero zestaw danych osobowych. Jadź. Grzejniki już uszykowane. Ciekawe miejsce. Tak, to stałe urządzenie jakieś. To stały, zobacz, jakieś zbiorniki prawdopodobnie, albo jakieś, nie wiem. No. Kolejne techniczne pomieszczenie. Ręcznik stoi. No zobacz, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką stronę magazynową, no to pomijając tego, że pewnie elektryka nie działa, bo jest wszystko wywalone, no to sama hala jest w dobrym stanie. No. Regały wysokiego składowania. 8-metrowe nogi. Na pewno. Gdzie on był tutaj? Bo pamiętam, że był właśnie, ale nie kojarzę miejsca, w którym to było. Rozdzielnia niskiego napięcia. Czyli widać, że jednak mimo wszystko regularnie ktoś tutaj przychodzi i to wszystko demontuje. Sprężarka numer 2, zamknięte. Tam jest na pewno zamknięte, bo widać nawet, że ktoś próbował łomem otwierać te drzwi. Pozamykane wszystko. Dwa pomieszczenia, ale to są pomieszczenia techniczne. Drzwi numer 3, kotłownia, zamknięte. Schodzimy, bo troszeczkę nieszczęśliwie jestem tutaj widoczny centralnie przez okno. Podziwiam konserwatora, który tutaj pracował, i elektryka, i który trzymał nad tym pieczę, bo jest co robić. Kierownika dyżurnego zostaw kluczy.
sterowania oddymianiem, co halę produkcyjną i zakład możemy uznać za eksplorowany, tak? Bo wyszliśmy drugą stroną, tam jest ten podest, na którym staliśmy, tak? Dobrze kojarzę? Bo nie widzę. No tak, no. No to mamy wszystko. Bardzo ciekawe miejsce. Na tym zakończymy naszą walentynkową eksplorację. Ogromna hala produkcyjna pomału, ale skutecznie jest rozkradana ze znajdującego się w niej sprzętu. Duża ilość wygodnych ram, w które wyposażony był zakład, na chwilę obecną niestety tylko ułatwia jego rozkradanie. Dobra, eksplorację możemy uznać za zakończoną. Ciekawe miejsca. Fajna duża hala. Zwiedzało się całkiem przyjemnie. Na tym kończymy i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę, subskrybuj, komentuj. To wszystko będzie motywowało nas do nagrywania kolejnych filmów. A dzięki subskrypcji żaden z nich Cię nie ominie.